skoro pojedziemy, nie? Do Tomaszowskiej. Możemy tam tędy. Trochę tą ścieżką rowerową, nie? Później w las kręcimy. Lasem tam do... Pokrowiec, wiesz, zaraz praktycznie z kamerą, drobnym tam poślizgiem miesięcznym, ale nie miałem okazji go tak zakładać, bo albo na kierownicy wodziłem pierem na domu, albo w plecaku. Ale to jest właśnie tak, jak jest ciepło, czy coś, to zakładasz i masz gdzieś, nie? Ja to myślałem, kupiłem to głównie pod kątem, że na motocykl. Jak już tam powiedzmy kiedyś będę miał, to założę na kurtkę czy tam... I do Chin, kurwa, do... Na Tybet. Irkucka. Tu musimy przejść przez tory, nie? Tędy? No dobra, to można i tędy. Bo to jest akurat tak dobra na długość, że z tyłu, zobacz, na plecach mam mikrofon. Ten taki kwadracik na kablu. I to wszystko jest tak dobrane, że jak założysz na kasku kamerkę, to ten kabel idealnie styka ci do środka, do hełmu. Znaczy do hełmu, do kasku, tak? I gdzieś tam kurwa komentarze dodawać. Jak ktoś się wkurzy, czy nawet nie jest właśnie do powiedzenia. Ogarnąć i potem zajęło mi się czasu.
ten mikrofonik taki wiatrołap zrobić, albo no najlepiej zrobić, bo najtaniej, nie? Oryginalne to widziałem na eBayu za 30 dolców. Kawałek, wiesz, takiego futrzaka jak na mikrofon zakładają. I pluszek? Tak, no, wiesz, myślę, że spotkam to gdzieś w sklepie prędzej czy później, czy nawet w postaci jakiegoś wyrobu gotowego, żeby wyciąć sobie kawałek. Miśka jakiegoś i chuj, raz pierwszy to. Wyciąć się kowi, chyba miśka. Albo zabierz, idź na plac zabaw i zabierz kowi. Odetnę miśkowi ucho jedno i wiesz, będzie akurat. Zawieszenie buja, czy mam mało powietrza z tyłu. Trochę się bardziej męczę. Thank you.
pomysł pod wjazd. Co? No to razu przejdziemy, bo i tak jest przejazd tam przez tory. A tak to pod wjazd będziemy się męczyć. Ja to tak myślę, no. Dobra. No tutaj to wiesz, walka z wiatrem. Która? Tutaj już kurwa ktoś kostkę rozbiera. Nie mam pojęcia.
Tak, ja trochę się schowamy, wiesz, za budynkami, że będzie tak biało. Nie słyszę. Mówię, że tutaj będzie mniej biało, bo to budynek, nie? Pierwszy raz byłem 2 tygodnie temu. To powiem ci, że przejechałem 30 może niecałe. Było okej, okay, nie? Ale jak wróciłem do domu, to następnego dnia nie miałem ochoty wciąż. Musiałem kilka dni, 2-3 dni odczekać, zanim byłem gotów ponownie. Tu gdzieś, jak będzie jakiś sklep. Dobra.
wie, że nadal się koszyka nie dorobiłeś. Warto sobie kupić, bo to wiesz, nie musisz na plecach tego nosić. A przy dłuższych trasach, no jednak męczy. Ewentualnie jest opcja taka, że kupiłbyś sobie bukłak. Ale sam bukłak. Możesz kupić sam bukłak, sam ten balon, nie? Z tym. I rzucaj do plecaka. Ja to kupiłem sobie kamelbaka samego. Nauczony doświadczeniem w górach po prostu. Jak bidon jeden czy tam dwa to za mało, nie? Bo my robiliśmy tak, że bidon pełen i jeszcze na przykład na plecach dwie buteleczki z wodą i to było mało. A do bukłaka ci od razu wchodzi tam dwa coś, dwa litry powiedzmy, jak kupić taki większy. I masz tam za na wertepach. Tutaj gdzieś chcesz? Prawa. Nie wiem. Chyba tak. Dobra. Nie no, na pewno coś będzie.